Witajcie, rozpoczynamy dzisiaj trzeci weekend Pucharu Świata. Dziś przed nami zmagania w Klingenthal. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i kciuka i przenosimy się już na skocznie. Po raz kolejny w tym sezonie rozpocznie zawody Andrew Urlaub. Amerykanin jeszcze w tym sezonie oczywiście punktów Pucharu Świata nie zdobył. Może dzisiaj mu się ta sztuka uda, bo zapowiada się na bardzo dobry skok. Kapitalna próba, 149 metrów. Zawodnika z numerem 1, no to jest coś niesamowitego, ależ kapitalny początek. Jewgen Marusiak, reprezentant Ukrainy, jego kolega z kadry Witalij Kaliniczenko już punktował. Był niedawno na miejscu 30. Natomiast ten teoretycznie najlepszy z Ukraińców, Jewgen, jeszcze punktów nie zdobył. Ale to, co przed chwilą pokazał Andrew Urlaub, 149 metrów. Teraz mamy dużo słabszy skok, 136 Marusiaka. Oczywiście także próba bardzo udana. Chociaż pytanie, czy to wystarczy na serię drugą. I Pciolu, już za moment, reprezentant Turcji. 151 metrów musi skoczyć, aby prowadzić. No te warunki atmosferyczne są szalone. A zwycięzcą kwalifikacji był dzisiaj Kilian Peje, który skoczył 144 metry, wygrał o 1,2 punktu przed Rioju. Trzeci Jan Herla tutaj, 105,5 metra, kompletnie nieudany skok Turka. Nie ma dzisiaj jego kolegi z kadry, Muhameda Ali Bedira, który skoczył zaledwie 101 metrów i zajął miejsce 57 w kwalifikacjach. Andrea Kampreger latem zdobył 1 punkt do klasyfikacji oczywiście letniego Grand Prix. Natomiast zimą idzie mu nieco słabiej. No i teraz jest w miarę dobrze. Jest z około rozmiaru skoczni 140 metrów. Zobaczymy, czy taka odległość pozwoli Włochowi zapunktować, ale 149, no to musi być skok na niezłe miejsce. Tyle, ile skoczy Urlaub, z pewnością nie będzie w stanie osiągnąć Enzo Milesi, który już odbił się od belki startowej, chociaż dla niego ten awans do konkursu to spory plus. Szkoda tylko, że skok zakończył na metrze niespełna 110, 108,5. Ale Francuzi dzisiaj w komplecie, po raz drugi w tym sezonie. Jest Milesi, jest Fuber. Fuber to chyba w każdym z dotychczasowych konkursów był w 50, natomiast w żadnym nie awansował do 30. Może dzisiaj Valentin Fuber w powietrzu. No i nieźle, jest blisko 140 metrów, 139, nawet 20 od sędziego za Słowenię i trzecie miejsce Francuza, co oznacza, że jakieś tam szanse tlą się, jeśli chodzi o awans do finału, chociaż oczywiście będzie bardzo ciężko. Vilho Palosari, reprezentant Finlandii, który jeszcze punktów Pucharu Świata w tym sezonie nie zdobywał. Punktowała do tej pory trójka Finów. Alto, Kytosaho i Valto. Palosari 138,5 metra, jest czwarty. 134,8 punktu. Duże odjęcie, bo aż 7,5 punktu miał odjęte za warunki wietrzne i z tego też powodu może go zabraknąć w finale. A teraz Arti Aigro. Popatrzmy na lidera estońskiej kadry. Poprawna próba, 138,5, będzie w tym momencie czwarty, ale tutaj także są wątpliwości co do tego, czy to wystarczy na punkty. Kasperi Valto, wciąż na czele Amerykanin Andrew Urlaub, który poszybował na 149 metr, 2,5 metra na sekundę teraz pod narty, ale także i ten wiatr skręca w stronę boku. Kasperi Valto, będzie daleko. Oj, odbiło go ze skoku. 139 jednak, odległość bardzo dobra, ale prawie 7 punktów odjęte. Z tego też powodu jest piąty. No i Giovanni Brezzadola. Do tej pory raz w czterech konkursach zdobył punkty. Trzy razy zakwalifikował się do serii pierwszej. No a raz niestety zakończył konkurs już na etapie kwalifikacji. Ale 28 miejsca, które do tej pory było jego najlepszym, nie poprawi. Mimo 140 metrów, no bo wylądował po prostu tragicznie. Juroszek. 49 w kwalifikacjach. Udało mu się awansować rzutem na taśmę, chociaż bardzo dużo
bardzo duża szansa jest, że Kacpra wkrótce będziemy oglądać w pucharze kontynentalnym, a zastąpi go ktoś z dwójki Stoch Kot. Chociaż Kacper Juroszek teraz ponad 140 metrów, 148. Piękny skok, który przy notach 20-punktowych od czterech sędziów daje mu prowadzenie. No popatrzmy na te klasyfikacje po skokach 10 zawodników, a właściwie nawet 11. O 1,1 prowadzi Juroszek przed Urlaubem. No totalna loteria dzisiaj, jeśli chodzi o klasyfikację. Natomiast jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, to jakiejś specjalnie dużej loterii nie ma. Widać, że jeśli ktoś jest w stanie dobrze sobie poradzić przy tym przednim wietrze, to może sporo zyskać. Remo Imhoff na miejscu szóstym. On specjalnie nie zyskał 21,3 punktu straty do Juroszka, a przed nami Tomofumi Naito, który już w dwóch konkursach punktował w klasyfikacji generalnej, także na niezłym 39 miejscu. Raz był 30, raz był nawet 24 w tym sezonie. I może dzisiaj wpadną kolejne punkty na konto Japończyka, bo skok na odległość 140 metrów plasuje go na miejscu trzecim za Juroszkiem i za Urlaubem. Kilian Peje, zwycięzca kwalifikacji, 144 metry, nota łączna 149,9, ale jak wiemy, w kwalifikacjach ten poziom jest dużo niższy i to praktycznie w każdym konkursie. Teraz musi skoczyć ponad 150 metrów, aby prowadzić, a co dopiero mówić o tym, by wygrać. Oj, nie będzie 30, nie będzie punktów dzisiaj dla Kiliana Peyera. Szwajcarzy prezentują się naprawdę nieźle w tym sezonie. Kilian Peye 37 w klasyfikacji, ale ostatnio ta jego forma poszła w górę. 20 miejsce w konkursie rozgrywanym na Lisgårdsbacken. Kolejny z Finów. Niko Kytosaho. Oj, mamy błąd po lądowaniu, ale mimo to od sędziów otrzymuje 2,20. No i jest na miejscu trzecim. A więc Kytosaho za Urlaubem. Simon Amann. 22 pucharowe punkty uzbierał w tym sezonie. W klasyfikacji jest 34 ex aequo Staku Takeuchi, a więc dwójka weteranów na miejscu 34. Który z nich dzisiaj zdobędzie punkty, o ile którykolwiek będzie w stanie awansować do 30? Chyba Amann nie będzie. Mimo 139 metrów, to chyba jest skok gdzieś tam na czwartą dziesiątkę. Takeuchi. Z dość sporym powodzeniem do tej pory w klasyfikacji i w poszczególnych konkursach. Nawet udało mu się zająć ostatnio 14 miejsce na dużym obiekcie w Lillehammer. Dzisiaj już skok dużo słabszy, 137 metrów i miejsce 10. A więc z tych weteranów lepszy był Simon Amann. Domen Preutz. Zawodnik numer 33, 25 punktów, ale warto zwrócić uwagę na to, że on przy takim wietrze pod narty potrafi sobie radzić, chociaż spójrzmy na te wskaźniki. 0,2 metra na sekundę zaledwie wieje mu pod narty. Mimo to skacze daleko, bardzo daleko, 147,5 metra i mógłby prowadzić, gdyby nie to lądowanie, tak? Słoweniec jest trzeci. I będziemy mieli Romana Kołdelkę, czyli jedynego dzisiaj Czecha, który awansował do konkursu. Trójka reprezentantów tego kraju startowała w zawodach. Natomiast ani Holub, ani Rydl nie był w stanie w 50 się znaleźć. metra. To jest miejsce gdzieś tam w połowie stawki. Chyba lekko rozczarowany Elektryczka. Początek sezonu miał naprawdę bardzo dobry. Teraz, no pamiętajmy, że jednak to jest 34-latek i to, że teraz skacze słabiej, może też być spowodowane zmęczeniem. Czekon. I tu mamy słabszy skok. Tu mamy 141 punktu. To jest miejsce, które niestety raczej nie da mu awansu. Natomiast Władimir Zografski, który już pojawił się na belce startowej, to numer 21. A jeśli chodzi o serię kwalifikacyjną, to
popisał się 25. wynikiem. O, oj. No proszę, jaka sztuczka w wykonaniu Zografskiego i otrzymuje za tę sztuczkę noty po 19,5 od wszystkich sędziów. Wydawało się, że upadnie. Było to niemal pewne, ale on był w stanie to ustać, a więc wielkie brawa. Chyba nie zetknął się ze skokiem, chociaż trzeba byłoby tutaj prześledzić w zwolnionym tempie powtórkę tej próby. Ale to było coś nieprawdopodobnego. Antialto. Tutaj dużo słabszy oczywiście skok od skoku Bułgara, ale 143 metry mogą jak najbardziej dawać dzisiaj realną szansę na zdobycie pucharowych punktów. W serii finałowej już Juroszek i Zografski. Pierwszym oczekującym Andrew Urlaub. Chociaż prawdopodobnie zaraz go ktoś puści. Czy Żiga Jelat, czy Paweł Wąsek. To jest tylko kwestia czasu. No i Jelar nieźle wygląda w powietrzu i także daleko. To jest 146,5 metra. I proszę, na pierwszym miejscu reprezentant Słowenii, a to za sprawą tego, że wcale mu ten wiatr specjalnie nie pomagał. Wąsek. On potrafił zająć 6. miejsce podczas inauguracji tegorocznego Pucharu Świata. Ale oczywiście obecnie już jest daleki od tej dyspozycji, chociaż może sobie przypomni. Nie jest źle, 149,5 metra to jest najdłuższy skok, proszę Państwa, ale to lądowanie pozostawiało wiele do życzenia. I z tego też powodu Paweł jest na miejscu 6, ale przecież przed nami jeszcze 26 zawodników. Czyli jeszcze bez awansu do serii finałowej, mimo że osiągnął blisko 150 metrów. Piustaszkę. Powoli budzi się do przyzwoitego skakania. 10. miejsce zajął w ostatnim konkursie. Dzisiaj 149,5, ale to mu daje 5. pozycję, bo ma duże odjęcie za warunki. Jest ostatnim z awansem w tym momencie. Także i w 30 zobaczymy oczywiście Jelara, Urlauba, Zografskiego i Juroszka. Domen Preutz pierwszym oczekującym, ale między nim a Piusem Paszkę jest różnica 5,5 punktu. Alex Insa. Niedawno 6, ale też te jego występy prezentują się dość zróżnicowanie. No właśnie. Tu mamy 139 metrów, które najprawdopodobniej nie da mu szans na zdobycie kolejnych punktów. Raz był 6, raz bodajże 30 i raz 29, a więc no nie jest to na pewno zawodnik, który imponowałby stabilnością formy. Ale takich zawodników także lubimy oglądać, bo oni potrafią zaskakiwać. Karl Geiger. On póki co specjalnie nie zaskakuje. Dzisiaj bardzo daleko, 148 metrów, ale to też nie jest ten sam Karl Geiger, który nas zachwycał. A zwłaszcza zachwycał niemieckich kibiców. Drugie miejsce, no i Daniel Huber. Drugie miejsce, ale pamiętajmy, że przecież jeszcze ci najlepsi zawodnicy nie skakali. No popatrzmy na Hubera. Niedawno zdobył swoje pierwsze pucharowe punkty i w dodatku było to od razu 50 oczek. Dzisiaj kolejnych chyba nie dołoży. 137,5 metra to jest 18 lokata. Austriak chyba w tym momencie jest najsłabszym ogniwem swojej kadry. I być może wkrótce już na skoczni pojawi się ktoś z Pucharu Kontynentalnego, jak na przykład Clemens Eigner czy Clemens Leitner, którzy skaczą w Pucharze Kontynentalnym i prezentują się tam naprawdę bardzo dobrze. Filip Rajmund. No i piękny skok. Elegancko wylądowany. 148 metrów to jest wynik numer 2. To jest wynik, który oczywiście daje nadzieję na bardzo dobry wynik. A bardzo dobry rezultat. O 30 punktu przegrywa z Jelarem, a wygrywa o 1/10 z Geigerem i o 2/10 z Kacprem Juroszkiem. Numer 30 to Ren Nikaido. Specjalista od skoków tego lata, natomiast zimą na 21 miejscu w klasyfikacji generalnej, ale tego miejsca zapewne nie utrzyma. 137 metrów. Pożegnamy go już po tym skoku, bo jest 26. I za chwilę wyprzedzi go w generalce Filip Rajmund, a być może także i Karl Geiger. De Schwanden. Wkraczamy do najlepszej 20 klasyfikacji. Gregor De Schwanden.
Ostatnio bardzo ładnie skacze. Miejsce w czołowej dziesiątce, dokładnie na miejscu dziewiątym, a na pewno stać go na jeszcze więcej. Teraz mamy 143 metry, to jest pozycja 11. A to tak lekko może być rozczarowany, bo w tym momencie jest ostatnim zawodnikiem, który uzyskuje awans do drugiej serii. Mariusz Lindvik. Numer w tej chwili 5 w kadrze norweskiej. Chociaż prezentował się ostatnimi czasy lepiej od Daniela Andre Tandego i jest wysoko, daleko, ale niestety czegoś tutaj braknie chyba. Chociaż minus 1,1 i z notą 157,5 exequo jest z Żygą Jelarem. No to naprawdę te skoki są bardzo wyrównane i to może sugerować, że w serii finałowej będzie się działo wiele, że będzie wiele przetasowań, że te zmiany pozycji to będzie coś bardzo powszedniego. Tande. Także nieźle, ale już nie tak daleko. 147 metrów. Chociaż gdyby miał dodane punkty jakieś minimalne, chociażby za wiatr, to pewnie zamiast siódmego miejsca byłby liderem. Dawid Kumacki. W tym sezonie jedynym Polakiem, który stanął na podium, był Piotr Żyła. Przypomnijmy, że on zajął trzecie miejsce na normalnej skoczni w Lillehammer. Ale ten sezon w jego wykonaniu przeciętny. I także i ten skok przeciętny, 141,5 metra. Bez Dawida będzie seria finałowa. A zaważyły na tym oczywiście noty za styl. No szkoda. W początku sezonu w wykonaniu biało-czerwonych mamy takie spokojne wejście w sezon. No może poza Piotrem Żyłą, który jest w dziesiątce klasyfikacji. Chociaż i Piotrek potrafi mieć słabsze momenty, ale u niego to jest akurat dość typowe. I tutaj niezły skok. 146,5 metra Forfanga. Dziesiąte miejsce. A za moment Stefan Kraft, który wraca do dobrego skakania. Ostatnio trzecie miejsce, to było jego pierwsze podium w tym sezonie. Uzbierał do tej pory zaledwie 89 punktów, no ale gdy stanął na najniższym stopniu podium, to w tym dorobku znalazło się 60 oczek. Do tej pory miał 29. No i to jest skok niestety poniżej oczekiwań. 143,5 metra. 15 miejsce. A więc Krafta oczywiście zobaczymy w serii finałowej, ale jest przedostatnim skoczkiem z awansem. Haman. Martin Haman zbliża się do klubu zawodników powyżej 100 punktów. Obecnie ma 95. No i co ciekawe, po Wellingerze i Laie jest trzecim najwyżej sklasyfikowanym Niemcem. Teraz także bardzo dobrze. 148 metrów i Niemiec liderem. O ile... czy egzekwo? O 40 przed Lindvikiem i Jelarem. Michael Heiberg. 148 metrów wymagane od Austriaka, aby objąć prowadzenie w konkursie. Heiberg także raz stanął na podium w tym sezonie, podobnie jak Haman, podobnie jak Kraft. Mimo, że są to zawodnicy drugiej dziesiątki. No i 17, a więc słabo. Christopher Eriksen Sundal, wicelider norweskiej kadry. Nieoczekiwanie. A to za sprawą głównie tego piątego miejsca podczas inauguracji. Chociaż jego ostatnie występy też nie były złe. 15 w Lillehammer z jednym z konkursów. No a dzisiaj będzie... oj. Problemy przy lądowaniu. 149 metrów jednak. Odległość fantastyczna. No i 3,20 mimo tych problemów. Sundal na miejscu 10. Andrzej Laniszek. To będzie ostatni zawodnik, który nie jest w czołowej dziesiątce spośród oglądanych dzisiaj, a zarazem pierwszy ze skoczków, którzy mają powyżej 100 punktów Pucharu Świata. Laniszek ma ich 101. Także go podbiło po wylądowaniu. 148,5 metra i będzie na miejscu 7, chociaż te różnice oczywiście są bardzo niewielkie. Piotr Żyła. Otrzymał już sygnał od Tomasa Turnbichlera. Nie wiadomo, czego tutaj można się spodziewać. Dosłownie może osiągnąć Piotrek każdą odległość. I niestety mamy około 137 metrów.
Nieco dalej, 138,5, ale już w tym momencie to jest 31 miejsce. No i pytanie, czy któregoś z Polaków zobaczymy w finale? No, ciężko powiedzieć. Halvor Egner Granerud. Granerud także lekko sfrustrowany nieudanym początkiem sezonu. Tym skokiem chyba gwarantuje sobie udział w serii finałowej. 142 metry przy słabym wietrze, ale to będzie być może trzecia dziesiątka. W tym momencie na miejscu 18 jest Norweg, a przed nami Stefan Laje. Została nam tylko grupa tych 8 najlepszych zawodników. Ale tutaj nie ma żadnego dominatora. Ósmy Laje ma 118 punktów Pucharu Świata, pierwszy Wellinger 184. Jeszcze teoretycznie i matematycznie każdy z tych skoczków może objąć prowadzenie. Ba, prowadzenie teoretycznie mógł objąć także Dawid Kubacki, który jest 17 w klasyfikacji. Ale oczywiście warunkiem byłoby to, że wygra te zawody, a Andreas Wellinger nie zdobędzie w punktów. Wtedy byliby egzakwo na miejscu pierwszym. Zakładając, że nikt by tego ich wyniku 184 oczek nie przebił. Czofenik. Zwycięzca inauguracji. Dzisiaj może być o zwycięstwo ciężko. 148 metrów. Dziewiąte miejsce. Chociaż oczywiście w walce o podium wciąż Austriak pozostanie. Fettner. Numer 2. Dość niespodziewanie w kadrze austriackiej. No a to za sprawą głównie tego drugiego miejsca podczas rywalizacji w Norwegii. 146 punktów Pucharu Świata. Niezły dorobek. Ale czy dzisiaj będzie seria finałowa dla Fettnera? Może będzie. 19. A zatem jest gwarancja tego awansu. Jednak z miejsca dość słabego. A jeśli chodzi o biało-czerwonych, to Paweł Wąsek na miejscu 16. I on oczywiście z awansem. Natomiast reszta Polaków raczej, no jeszcze Kacper Juroszek rzecz jasna, ale reszta Polaków dzisiaj bez punktów. Pero Preutz. Ani Kubacki, ani Żyła, czyli ci dwaj najlepsi Polacy nie będą w stanie dołożyć czegokolwiek do swojego dorobku punktowego. 143,5 metra, to jest 18 wynik Słoweńca, także zawodzi. Kolejny konkurs z wyciętą czołówką. No i cóż tutaj się w tym sezonie, proszę Państwa, dzieje? Coś nieprawdopodobnego. No popatrzmy, Martin Hamann minimalnie przed Lindvikiem i Jelarem. Czwarty Raimund, piąty Geiger, szósty Kacper Juroszek traci tylko 0,8. No ale chyba po Kacprze nie ma co tutaj się spodziewać tego, że w serii finałowej odda równie fantastyczny skok. Ryoyu Kobayashi, to już najlepsza trójka, czwórka klasyfikacji generalnej. Ryoyu jest czwarty i tym skokiem może sobie pozwolić na utrzymanie tego miejsca w klasyfikacji, bo chociaż jest czternasty, to skoczkowie, którzy skakali tuż przed nim, a którzy są w klasyfikacji ciut niżej, jednak prezentowali się słabiej. No ale pamiętajmy, że jest jeszcze seria finałowa. Timmy Zajc ma 27 punktów straty do lidera, czyli Andreasa Wellingera. No ale po tym konkursie chyba tych punktów nie odrobi. 149,5 metra, kapitalny skok, przy czym widzieliśmy, gdzie była ta seledynowa linia. Dziewiąty jest Słoweniec, przez co będzie musiał w serii finałowej odrabiać do najlepszych. Jan Herl. Zwycięzca ostatniego konkursu i być może jeden z kandydatów do Złotego Orła. No to będzie ciekawy turniej czterech skoczni. Oj, słabe lądowanie. Bo powiedzmy sobie szczerze, że nie ma żadnego zawodnika, który by dominował. Ciężko wskazać kogoś, kto byłby stabilny. Może są tu jakieś pojedyncze przypadki. Jak Andreas Wellinger. On akurat jest bardzo stabilny. Czyżby któryś z trójki Wellinger, Herl, Zajc miał wygrać Złotego Orła? Nie wiadomo. Na razie w powietrzu Andy Wellinger i on skacze nieźle. Blisko był tej seledynowej linii, 156,6, ale to jest miejsce siódme. Miejsce siódme, które oczywiście pozwala mu na walkę o zwycięstwo. Pytanie tylko, czy
Rywale mu na to pozwolą, bo gdy są tak niewielkie różnice, a niemal każdy skacze w granicach 147-149 metrów, to w serii finałowej może to naprawdę ciekawie wyglądać. Liderem Haman, drugie miejsce Exequo, Lindwig i Jelar, czwarty Raimund, piąty Geiger, szósty Juroszek, ale tutaj różnica między Juroszkiem a Hamanem to 90, później Wellinger, Laniszek, Zografski i Zajc Exequo z Czofenigiem. 12 Tande wspólnie z Andrew Urlaubem, no to niemała sensacja. Sundal, Paszke, Rioju, Forfang, Hern, Domen Preutz, Paweł Wąsek, 20, już tutaj strata 9,9. Alto, Peto, Peter Preutz, Deschwanden, Fettner, Graner, Rutkraft, Heibeck, Kyto Saho, Laje i Francesco Cecon na miejscu 30. Blisko awansu byli także Kampreger i Insa, no ale i Valentin Fubel nieźle się zaprezentował. Gdyby tutaj skoczył 140,5 metra, to pewnie on by był w serii finałowej. Piotr Żyła 40, a Dawid Kubacki 46. Za moment rozpoczniemy serię drugą. Drugą serię rozpocznie Francesco Cecon, który awansował rzutem na taśmę do finału. No i jest to jego już trzeci finał w tym sezonie. Ale już teraz prezentuje się dużo słabiej. 137 metrów. W pierwszej serii miał 140, a dzisiaj przypomnijmy, że takie odległości jak 137 metrów nie pozwalały na to, by być w 30. I Stefan Laje. Nikt z odległością poniżej 140 metrów nie awansował do serii drugiej. No to niesamowicie świadczy o wybitnym poziomie tych zawodów. Stefan Laje. Także zawodnik, który już odnosił sukcesy. Tak jest. Bardzo dobry skok, ale fatalnie wylądowany. 149,5 metra. No to była petarda, jeśli chodzi o wynik metrowy. Ale 15,4 punktu. Tylko tyle ma przewagi nad Francesco Cecconem, mimo tej rozbieżności w odległościach. A to jest oczywiście spowodowane słabym stylem. Niko Kytosaho, reprezentant Finlandii. Dzisiaj ma szansę na to, by powalczyć o niezły wynik, ale chyba nie powalczy. 136,5. Czy wygra z Cecconem? Wygrał. Czyli minimum 2 punkty dzisiaj wpadną na jego konto, ale jeśli je zdobędzie, to tak naprawdę może w klasyfikacji generalnej niewiele się zmienić u niego, a może nawet spaść. Heibeck. Pierwszy skok słaby. 27 miejsce na półmetku rywalizacji. I Michel Heibeck, który przecież prezentował się fantastycznie jeszcze niedawno. Teraz ta i słabe lądowanie. 149 metrów, odległość oczywiście fenomenalna, ale z powodu stylu 293,9 punktu to nie jest nota, która oczywiście dawałaby mu szansę na awans chociażby do czołowej piętnastki. Stefan Kraft, 26 miejsce po pierwszej serii. No wynik fatalny dla Stefana. Ale na pewno teraz jest w stanie poszybować nawet gdzieś pod 150 albo dokładnie na 150 metr, ale tego nie potwierdza. 143 zaledwie. Będzie pierwszy, nieznacznie przed Heibeckiem. O ile? Zaraz się przekonamy. O 1,2, o 4,4 przed Laje. No a później mamy już dwójkę zawodników, którzy znacząco słabiej skoczyli. Halvor Regner, Granerud. Wycięta ta czołówka klasyfikacji. Być może przez warunki wieczne, być może przez słabszy wiatr pod narty. I ładnie teraz prezentuje się Granerud, ale tylko ładnie, bo 146,5 to jest odległość, która w tych zawodach raczej nie da mu jakiegoś wybitnego miejsca. 303 punkty, mamy pierwszą notę powyżej 300 punktów. I Manuel Fettner, który może bez problemu ten wynik punktowy Norwega przebić. No w końcu Fettner ostatnio jest w naprawdę znakomitej formie. I teraz także zanosi się na fantastyczny skok Manuela Fettnera. 140 ile? 149 metrów, ale mimo to przez dość spore odjęcie, minus 6,3, on będzie za Granerudem o 70. Już trójka Austriaków skakała, a przecież dopiero mamy 23. zawodnika. Gregor Deschwanden. Lider szwajcarskiej kadry, chociaż dzisiaj ten jego pierwszy skok był przeciętny. No, drugi być może trochę lepszy. 148 metrów, no to nawet o 5 metrów lepszy. Ale 304,7 to także nie jest nota, która by pozwoliła mu zająć miejsce w czołowej dziesiątce. W klasyfikacji 20 i pewnie
to miejsce jest w stanie utrzymać, chociaż Filip Raimund także traci do niego 5 punktów, a jest po pierwszej serii wysoko. Eropreus. On zaskakująco nisko jak na jego występy w tym sezonie po pierwszej serii i ten występ finałowy 148 metrów daje mu drugie miejsce. Chociaż tu także zaburza się nieco percepcja przez to, że oglądaliśmy już kilka fantastycznych niemalże lotów po blisko 150 metrów i przez to oczywiście te występy zawodników, którzy skaczą po 146-147 metrów nie robią takiego wrażenia. Antialto. Tu także mamy niezły skok, ale na pewno to nie będzie prowadzenie. 303 punkty i dopiero trzecie miejsce mimo 148 metrów. No poziom konkursu to jest coś pięknego. Paweł Wąsek. Na pewno z nadziejami na to, że uda mu się utrzymać w klasyfikacji generalnej w czołowej 30, bo w tym momencie jest 26, ma 42 punkty. No ale na przykład 31 Czekon ma 32 i jest w stanie, patrząc na jego występy nieraz, to odrobić. Znowu 303 punkty, nieźle zaprezentował nam się Paweł Wąsek. Jest trzeci w tym momencie, no i z realnymi szansami wydaje się na utrzymanie się w drugiej dziesiątce. A teraz Domen Preutz, 19 na półmetku. No i właśnie, Domen także może Pawła w klasyfikacji wyprzedzić. Tam nie są jakieś ogromne różnice, a przy takim wietrze pod narty Słoweniec potrafi skakać znakomicie, chociaż nie tym razem. 142 i jest dopiero ósmy. Jan Herl to będzie kolejny z uczestników. Wicelider Pucharu Świata. Po pierwszej serii jednak dopiero 18 i jego szanse na awans do dziesiątki są całkiem realne, bo te różnice są niewielkie. Nieźle, naprawdę niezły skok. 149 metrów Jana Herla. Będzie zmiana lidera, 307,5 punktu. Nota łączna lepsza o 2,8 od Deschwandena. Na trzecie miejsce spada Pero. Czwarty Paweł Wąsega, piąty Finanti Alto. Johan André Forfang. 17 skoczek po pierwszej serii. Klasyfikacji 16. Tuż przed Dawidem Kubackim w generalce. Upadek niestety. Mamy pierwszy upadek w tych zawodach. Do tej pory wszystko wyglądało naprawdę sprawnie. Wszystko było bezpieczne. A tymczasem no będzie jednak upadek w tych zawodach. Nie udało się uniknąć. Ajajaj. Ryoyu Kobayashi. No, gdyby lepiej skoczył w serii pierwszej, kto wie, może i powalczyłby o fotel lidera, a teraz lekko zachwiane to lądowanie, 149 metrów, jest zmiana lidera, ale na jak długo? Pius Paszkę za moment, który może przesądzić o tym, że Paszkę z 26 miejsca awansuje nawet i gdzieś do połowy drugiej dziesiątki, ale warunkiem jest znakomity skok, taki jak w serii pierwszej. Mowa tu o klasyfikacji generalnej. Upadek. 148 metrów. Już bodajże raz w tym sezonie taki upadek miał miejsce w przypadku Piusa Paszkego. No nie oszczędzają go te upadki. To nie jest łatwy sezon. Tutaj poziom, na jaki pozwala Borek Sedlak, jest naprawdę niebotyczny. Christopher Eriksen Sundal. On także bardzo daleko, ale tym razem bez problemów przy lądowaniu. I 147,5 metra to jest odległość, która wystarcza, by pokonać Ryoyu Kobayashiego. Mamy zmianę na pozycji lidera, a za moment dwójka zawodników z miejsca 12 po pierwszej serii. Andrew Urlaub, który rozpoczynał te zawody. Natomiast on na pewno kolejnych zawodów już rozpoczynał nie będzie. Być może miał już tego dość. Być może chce skakać z nieco wyższym numerem startowym. Także problemy przy lądowaniu. 139,5 metra jest to chyba trzecia najsłabsza odległość serii drugiej. No i 13 miejsce, ale kilka tych punktów na jego konto wpadnie. To już drugi Amerykanin z punktami, bo wcześniej punktował Eric Belshaw. I Eric dwa razy nawet był w 30. Był raz 20. Pierwszy raz był 30. A teraz popatrzmy na kolejnego z zawodników.
I tu mamy niezły skok, ale chyba gdzieś w granicach drugiego, trzeciego miejsca będzie tandem. 310,6. No to minimalnie przed Kobayashi o 0,4, natomiast za Sundalem. No i kto wie, czy Christopher Eriksen Sundal tym skokiem nie przybliży się gdzieś tam w stronę najlepszego wyniku w tym sezonie, czyli miejsca piątego. Czofenik. To, że on jest 11, nie znaczy, że nie stanie na podium. Czofenik w tym sezonie jest niesamowity. 149 metrów, ale to nie będzie prowadzenie, to jest drugie miejsce. No i w klasyfikacji Daniel. Czy jest w stanie kogoś wyprzedzić? Może Manuela Fettnera. Timi Zajc. To także jedna wielka niewiadoma. Zawodnik, który jak typowy Słoweniec potrafi skakać fantastycznie, ale potrafi także i często te swoje próby psuć. I tak jest niestety tym razem. On chyba będzie przegrywał nawet z Andrew Urlaubem. Chociaż minimalnie jednak przed nim. 12. I także i przed Stefanem Kraftem. Ale Stefan dzisiaj ukończy rywalizację najprawdopodobniej w trzeciej dziesiątce, o ile nie dojdzie do jakiegoś wycięcia tej czołówki na półmetku rywalizacji. Zografski. Bardzo dobry skok. Chyba nie na czołową dziesiątkę, chociaż 148 metrów. To jest drugie miejsce, a więc będzie Władimir Zografski w top 10. No i niestety tym samym wyprzedzi Pawła Wąska w klasyfikacji, bo Zografski tracił do niego 8 punktów, no i był 30. Laniszek. On z kolei walczy o awans do dziesiątki, z której niedawno wypadł. I chyba wróci. 147 metrów tuż przed nim, 2 punkty przed nim zaledwie jest Piotr Żyła, którego rzecz jasna pod jego nieobecność w serii drugiej wyprzedzi. Andreas Wellinger, lider Pucharu Świata. 7. miejsce. My już wszyscy jesteśmy myślami przy skoku Kacpra Juroszka, który za moment się nam zaprezentuje. Miał zostać odesłany do Pucharu Kontynentalnego, ale chyba po tak fantastycznym pierwszym skoku, to nawet jeśli by finałowy skok zepsuł, nie zostanie odesłany. 148 metrów. Wellinger będzie czwarty dopiero. No, minus 4,6 za wiatr. Wciąż liderem Laniszek, drugi Sundal, trzeci Zografski o 0,1 punktu przed Niemcem. A teraz Kacper. 6. miejsce po pierwszej serii, w dodatku niewielka strata do lidera, wręcz minimalna. Ale bądźmy jednak realistami, on walczy, niestety skacze najsłabiej w serii finałowej. Zaledwie 112 metrów, co spycha go na miejsce w tym momencie ostatni. I to z ogromną stratą niestety do Francesco Cecconi. No szkoda. Gdyby oddał dwa takie fantastyczne skoki jak ten pierwszy, no to kto wie jakby to się skończyło. Karl Geiger. Karl po dłuższej przerwie wraca do elity, wraca do najlepszych, ale upadek. 147,5, fantastyczna odległość. No, nie ustał. 21. miejsce. To jest akurat w tym momencie najmniej ważne. Ważne jest, aby mógł w następnych zawodach wystąpić. Ważne jest także to, aby nic mu się nie stało. Filip Raimund, no to jest najważniejsze. A Raimund dzisiaj, kto wie, co pokaże. Ale jednak błąd po wyjściu z progu. Mimo to odległość niezła, 147,5 metra. I będzie w czołowej piątce. Będzie pierwszy w tym momencie, 314,2, o 0,2 przed Daniszkiem, o pół punktu przed Christopherem Eriksenem Sundalem. No i Žiga Jelar. Ma szansę dzisiaj Słoweniec na zajęcie miejsca na podium. Po pierwszej serii trzeci w klasyfikacji generalnej, gdzieś tam daleko na 26. miejscu, ale ostatnio już pokazał potencjał, zajmując miejsce 8. i będzie chyba czołowa dziesiątka dzisiaj, 147,5. Czwarty w tym momencie Žiga Jelar. No to szykuje się najlepszy występ w tym sezonie. Wielkie brawa. Mariusz Lindvik. Czy Mariusz będzie w stanie stanąć dzisiaj na podium? Na pewno dodałoby mu to pewności siebie. Dawno już na tym podium nie stał. No a występy w tym sezonie ma przeciętne. Oj, szkoda tego lądowania. 149 metrów odległość wystarczająca, by nawet być może te zawody wygrać. Ale z powodu lądowania jest 11.
No to na podium niewątpliwie Filip Rajmund i Andrze Laniszek. Coraz bliżej podium Christopher Eriksen Sundal, który będzie minimum czwarty, a przed nami już tylko Martin Hamann. Jego największym sukcesem w tym sezonie jest trzecie miejsce, a dzisiaj walczy o zwycięstwo bezskutecznie. 139,5 metra. To jest końcówka drugiej dziesiątki, dopiero na 19 miejscu Niemiec, a zwycięża jego kolega z kadry, Filip Rajmund. O 0,2 przed Laniszkiem, o 0,5 punktu przed Sundalem, o 1,2 przed Jelarem i o 1,7 przed Zografskim. 6 Wellinger, 7 Czofenik, 8 Tande, 9 Rioju, 10 Jan Hyrl. 14 z kolei najlepszy z Polaków Paweł Wąsek. Egzekwo z Alto i Granerudem, zacne grono. 18 Zajc, 20 Kraft. W trzeciej dziesiątce mamy takich zawodników jak Andrew Urob na miejscu 23, Karl Geiger i Stefan Laje, Jus Paszke, Forfang także 27, no a na ostatnim niestety 30 miejscu Kacper Juroszek. A teraz dekoracja zawodników, którzy zajęli miejsce na podium. Na pierwszym i drugim miejscu w klasyfikacji generalnej bez zmian Wellinger pierwszy, Herl drugi. Natomiast na trzecie miejsce wskoczył Rioju, czwarty z kolei. Drugi dzisiaj Andrzej Laniszek. Następnie Pero Preutz, szósty z kolei Timi Zajc, trójka Słoweńców pod rząd. Siódmy Czofenik, ósmy Fettner. W dziesiątce mamy jeszcze Sundala i Rajmunda. Zwycięzca z dzisiaj awansował z trzeciej dziesiątki aż na miejsce dziesiąte. Granerud poza dziesiątką, także i Laje, Hamann, Hajbek, Piotr Żyła 15, 17 dopiero Stefan Kraft, a 20 jest Dawid Kubacki. Tu mamy miejsca kolejnych zawodników. 30 zamyka Alex Insam, natomiast trzecim z biało-czerwonych jest jeszcze Paweł Wąsek, który jest 24. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie. I zostawiam Was z klasyfikacjami. Do usłyszenia.